Dzień dobry. Kurczę, musicie mi powiedzieć, czy mnie dobrze słychać i czy mnie widać. Widać to chyba mnie widać, natomiast czy mnie słychać? Zanim się pojawicie, ja się tu poustawiam. Moi drodzy, widzicie, rozpisałam się i o. No. Dzień dobry, Andrzeju, witaj. Czy dacie mi znać, czy mnie słychać dobrze i czy mnie widać? Witaj, Marcinie. Kurczę, nie śpicie, widzę z samego rana. Ja chciałam powiedzieć, moi drodzy, że ja jestem na nogach od 5:50. Po 7 miałam, od 7 się zaczynały coachingowe spotkania z moim mentorem, ponieważ ja też mam mentora. Nie wiem, czy wiecie, ale ja się cały czas uczę. Cały czas! Bez nauki, moi drodzy. O, dziękuję Ci, Andrzeju. Wszystko super. Bez nauki, bez rozwoju. Jesteśmy w dy. Jak to się mówi, tak? No właśnie. I dlatego ja dzisiaj do Was przychodzę. Z takim tematem. Te rzeczy niszczą każdy związek. Jeżeli jest to coś dla Ciebie, jeżeli chcesz posłuchać, to ja Cię serdecznie zapraszam, ponieważ mam dla Was bardzo ciekawe informacje i przygotowałam też dla osób takie pewne rzeczy, dobre, uważam, bardzo dobre nawet, bardzo dobre. Wyślę Wam też dzisiaj zdjęcie, co napisała moja klientka ostatnio, też ponieważ ja pracuję online z ludźmi na sesjach. Zobaczycie też, co napisała na temat relacji i związków, jak się ze mną pracuje, ponieważ to jest wspaniała historia, moi drodzy. No dobrze, witaj Tomku, witaj Karolu. Mam nadzieję, że się nigdzie nie rozmarzę. Nie, jest okej. Tak, zanim się, wiecie... O, witaj, Janie, witaj. Zanim się zbierzecie. Niektóre osoby przyjdą później, sobie obejrzą, niektóre śpią jeszcze po imprezkach wczorajszych. No właśnie, i to jest pytanie. Bo zobaczcie, to jest zastanawiające, nie? Że ludzie jakby potrafią wydać na przykład w ciągu jednego wieczoru kilkaset złotych na alkohol, na imprezy i tak dalej, a na przykład nie chcą wydać 39 zł, albo 40, albo 200 na to, żeby poprawić sobie jakość swojego życia, lepsze relacje i tak dalej. Ja na przykład powiem Wam, że ja na swoją głowę, w swoim życiu wydałam, jakbym mogła to zliczyć, to około 100 tysięcy może złotych. Ja cały czas inwestuję, a ten coaching, który teraz mam, na przykład kosztował mnie kilka tysięcy złotych i za to, że mogę spotkać się z osobą, która zna się na pewnych rzeczach, ja się od niej uczę i dlatego ja przekazuję też pewne rzeczy, sama się też cenię, ponieważ sesje są najdroższe, ponieważ pracuję z Tobą jeden na jeden. No dobrze, moi drodzy, jest Was trochę, potem sobie niektórzy obejrzycie, niektórzy nie. Witaj Sylwio, witaj Romanie, fajnie, że jesteście. Super, dobrze. Okej, okay. Te rzeczy niszczą każdy związek. Chciałabym jakby powiedzieć kilka rzeczy na ten temat, dlatego że do 12, pamiętajcie, do 12, do 12 do północy jest promocja na kurs dla kobiet i dla mężczyzn. Jak zrozumieć mężczyznę i zbudować wartościowy związek i jak zrozumieć kobietę i zbudować wartościowy związek. I na przykład nagrałam filmy, na podcasty na YouTubie i bardzo dużo mężczyzn się tam odzywa. Kto to jest wartościowa kobieta? Co ty cały czas mówisz o tych wartościach? Więc jakby ja już z góry wiem, że ta osoba nawet nie wie, co znaczy wartość, więc piszę na przykład w taki sposób, że jeżeli nie wiesz, co to jest wartościowa kobieta, albo nie wiesz, kto to jest wartościowa kobieta, nie wiesz, co to jest wartościowy związek, to kup sobie spodnie w Pepco i kup sobie spodnie na przykład Louis Vuitton i będziesz znał wtedy wartość i jakość tego. Więc jakby to jest ta różnica, jeżeli wy chcecie mieć byle jaki związek, chcesz mieć jaki byle jaki związek, być może w takim jesteś i klikasz tylko w jakieś ikonki, no, że tak, że trzeba się kochać i szanować. Ludzie lubią takie rzeczy miłosne, nie? Fajne. Tylko nie lubią włożyć pracy w to, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby ten związek był lepszy. I powiem wam o rzeczach, które niszczą każdy związek. Pytanie jest do Ciebie. Czy Ty dzisiaj jesteś w relacji, w której jesteś szczęśliwa, w której jesteś szczęśliwy? Bo większość osób, która przychodzi do mnie w
temacie właśnie sesji online, to są ludzie, którzy mają problemy ze sobą w związkach. Dlaczego? Dlatego, że się nie rozumieją. Jakby wychodzimy też za osoby i wiążemy się z osobami po prostu nieodpowiednimi dla nas. I co jest bardzo ważne, my nigdy nawet sobie nie zadaliśmy pytania, kogo my chcemy mieć wokół siebie. I potem... Czekajcie. Katar mi leci. Nie wiem skąd. Chyba od herbaty ciepłej. I nigdy my się nawet nie zastanawiamy nad tym, tak? Jaką osobę my chcemy mieć? I zaraz Wam o tym też opowiem. Pogadam sobie dzisiaj trochę z Wami. Słuchajcie. No dobrze. Więc zobaczcie. Wiążemy się z kimś bardzo często tylko dlatego, że jakby ktoś się nami zainteresował. I czujemy się przy tej osobie fajnie. Kurczę, no. Wiecie co? Poczekajcie sekundę. Lecą mi tu rzeczy. Ja cię sunę. Ale to fajnie, bo jestem na żywo. No to jakby, wiecie, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Muszę sobie trochę nas wyczyścić, żeby nie było. O, dobra. I często jakby spotykamy się z kimś albo wiążemy się z kimś dlatego, że ktoś nas zauważył. My wcześniej jakby nie określiliśmy, kogo my chcemy w swoim życiu. Ludzie nie określają, jakie chcą mieć życie. A zobaczcie, to jest najistotniejsze pytanie, jakie należy sobie zadać. I w ogóle najważniejsza, jedna z ważniejszych decyzji, z kim ja chcę być. Bo osoba, która jest obok ciebie, jest osobą, do której ty będziesz mógł zawsze wracać. Jest to osoba, która powinna cię budować, wspierać, która powinna dawać radość. Nie jest to osoba, która krytykuje, z którą masz ciche dni. Zaraz o tym opowiem. I która podcina ci skrzydła, której wiecznie nie ma być może, na której nie możesz liczyć w ogóle. I słuchajcie, to jest naprawdę jedna z ważniejszych decyzji w waszym życiu. W moim też. I ja popełniłam ogromny błąd. Ale ten błąd ma swój owoc, ponieważ mam syna. Więc ja nie żałuję tego, ponieważ słuchajcie, ja przeszłam przez wszystko, co możliwe, złe, żeby mówić teraz do was wszystko, co dobre i jak należy zmieniać pewne rzeczy. Dlatego, że ja musiałam przejść baty ogromne w życiu, żeby nauczyć się pewnych rzeczy. Dobrze, pierwszą rzeczą, o której wam powiem, bo oczywiście wszystkich wam nie powiem, bo mam dla was prezent, taki niespodziankę małą. Pierwszą rzeczą, o której wam powiem, to chciałabym powiedzieć, że to zawsze niszczy każdy związek, jest to krytyka. Jeżeli masz przy swoim boku osobę, która cię wiecznie krytykuje, czyli osobę, która cię poniża, ona się wywyższa, czyli jesteś nikim, zobacz co robisz, zobacz jaka jesteś, albo zobacz jaki jesteś, ty jesteś głupia, jesteś debil. Osoby, które krytykują ciebie, muszą się wywyższyć. Dlatego bardzo często takie osoby nie mają poczucia własnej wartości i wiary w siebie. W jakiś sposób muszą obniżyć tego drugiego człowieka. I słuchajcie, i dzieje się to na różnych płaszczyznach, bo bardzo często to dzieje się też w momentach, kiedy na przykład kobieta ma jakieś stanowisko, a mężczyzna na przykład stracił pracę, a wszystko było dobrze. I nagle w nim się włącza coś takiego, że, no, że ona pracuje, ona zarabia, no a teraz on jest, no jakby po prostu jest na takim rozdrożu jakby swojego życia, więc w jakiś sposób chce wywyższyć swoje ego i podbudować swoje ego, więc niszczy kobietę. To jest bardzo, bardzo złe. Dzieje się to też w takich momentach, kiedy na przykład kobieta ma wyższe wykształcenie, jest bardziej wykształcona, a mężczyzna nie. Nie chcę tutaj jakby nikogo obrażać albo mówić pewnych rzeczy, ale naprawdę dzieje się to w większości statystycznie dzieje się to, że mężczyzna krytykuje kobietę. Jakby oni są jakby tymi, którzy to robią. Mężczyzna, który nie jest świadomy tego, że to niszczy uczucia kobiety. Kobieta się zaczyna odsuwać, ona czuje się niedoceniona, czuje się gorzej, będzie zatracała te uczucia, które miała do mężczyzny. I co się wtedy dzieje? Kobieta zaczyna się odsuwać. Mężczyzna nie wie, co się dzieje, więc zaczyna znowu ją krytykować, bo ona się odsuwa. Ona nie chce bliskości na przykład, ona nie chce różnych rzeczy, nie mówi mu już o pewnych rzeczach. Wycisza się, odsuwa się. I on nie wie dlaczego. I bardzo często też w takich momentach on jeszcze bardziej ją krytykuje. No bo ty taka jesteś, bo nie chcesz się na przykład ze mną kochać, bo nie chcesz tego i tak dalej. Zobacz co robisz, niszczysz związek. I jedzie dalej po niej, nieświadomie, jakby
psuje to coraz bardziej. Są też kobiety, bo ja nie mówię, że nie, bo są kobiety, furiatki na przykład, które naprawdę powinny przepracować swoje emocje. Pamiętajmy, i mówię to teraz do wszystkich, jeżeli ty nie panujesz nad swoimi emocjami, to nigdy nie będziesz kontrolował swojego życia. Dlatego, że to zawsze emocje będą tobą kontrolowały. I nie zgadzam się w ogóle i nie jestem tego zdania, tak jak wszyscy mówią, że to, co czujesz, to rób i w ogóle nie, bo bardzo często nasze uczucia są złudne. Doprowadzają nas do nie takich osób i nie do takich miejsc, gdzie powinniśmy być. Ty czasami czujesz, że masz czegoś nie robić, a mimo wszystko idziesz w to. I wiesz, że to jest złe. Więc jeżeli nie umiesz kontrolować swoich emocji, to niestety, ale będziesz też niszczyć relacje i niszczyć w ogóle swoje życie. Niektórzy są bardzo emocjonalni, wysoko wrażliwi na przykład są. I znowu, to jest emocja, to są uczucia. I jeżeli my nie umiemy nad nimi panować, no niestety będziemy nieszczęśliwi w życiu. Dlatego, że ja ci dzisiaj powiem, super, jesteś fajny, nie wiem, załóżmy Tomasz, super, jesteś fajny, w ogóle gość i tak dalej. I ty powiesz, o, Ania mi powiedziała, że jestem fajny. A jutro przyjdziesz do mnie i powiem ci, Tomek, weź, jesteś w ogóle do kitu, bujaj się, nie? Oczywiście jakby to jest, ja tak nie myślę. Ale ty powiesz wtedy, ojeny, no jak ona powiedziała mi, ale wredna baba i tak dalej. Więc jakby twoje emocje już będą inne w stosunku do mnie. Ale kiedy masz wartość swoją, znasz swoją wartość, masz poczucie tego, kim jesteś, to jakby nie będą te słowa tobą kierowały, ponieważ ty będziesz stabilny i będziesz stabilna. I dlatego kobiety, które są furiatkami, które jakby cały czas się nakręcają w pewnych kwestiach, one muszą przepracować po prostu jakby swoje emocje, pewne rzeczy, które się wydarzyły być może w dzieciństwie właśnie, nad którymi warto pracować. I słuchajcie, nie ma nic wartościowego bez pracy, naprawdę. Każdy sukces, czy to zawodowy, finansowy, czy w relacji jakichkolwiek, wiąże się z tym, że to jest praca, po prostu. Jak kończysz szkołę, to wiesz, że musisz 8 lat samej podstawówki uczyć się i ten czas poświęcić na to, żeby skończyć to. Ok? Dobrze. Drugą bardzo ważną rzeczą, która niszczy każdy związek, są ciche dni. Kto z Was miewa ciche dni w domu? No, powiedzcie szczerze. No dajcie, nie wiem, serduszko. Oj. Albo czy pamiętacie z dzieciństwa, z domu? Czy u Was były ciche dni w Waszym domu rodzinnym? W ogóle jaka atmosfera jest w domu takim, gdzie są ciche dni? Ty wstajesz rano i ty już czujesz taką ciężką atmosferę, nie? Taką ciężką atmosferę. Wiesz, że jest cały czas coś nie tak. I zobaczcie, i czasami te ciche dni trwają 2 dni, czasami tydzień. U niektórych 2 tygodnie, u niektórych miesiąc, nawet 2. U niektórych nawet 3. Słyszałam o takich przypadkach. Więc naprawdę to jest bardzo przykre. I ciche dni wiążą się z tym, że ktoś kara cię. Ktoś cię kara. Za to, co się wydarzyło. I to jest karanie psychiczne, uczuciowe, emocjonalne. To jest bardzo wyniszczające każdą relację. Karanie drugiego człowieka. Ja ci teraz pokażę. A zrobiłaś. Ja ci pokażę teraz. Będziesz cierpieć, nie? To jest, słuchajcie, straszne. Bo jeżeli ty kochasz drugiego człowieka, wybrałeś sobie swoją żonę, wybrałeś swojego męża, to jak kochasz tego człowieka, skoro karasz go emocjonalnie, nie chcesz z nim rozmawiać? To jest coś, co niszczy, bo w tobie się gotuje. Ty po prostu chciałabyś jakby rozwiązać to, albo ty chciałbyś porozmawiać i tak dalej, a druga osoba mówi nie, nie za to, co zrobiłeś, nie. I nie dość, że ona siebie jakby siebie wywyższa wtedy, jakby stawia się na wyższym jakby takim stanowisku i tą drugą osobę kara, nie? Za to, co zrobiłeś, to ja teraz będę taka. Nie będę się do ciebie odzywać. Niszczy każdą relację, niestety. I pytanie jest, czy ty kochasz drugiego człowieka, skoro serwujesz mu takie rzeczy. Co więcej, ja Wam powiem, że jeżeli wychowujecie dzieci w takim domu, to pytanie jest do Was, co przekazujecie swoim dzieciom na temat miłości. Ja bardzo o tym dużo mówię w kursie. Ponieważ pamiętajcie, że jeszcze raz powtórzę, do 12 jest premiera i macie 30% taniej, plus bonusy, które są bardzo wartościowe.
I bardzo dużo o tym mówię, bo jeżeli twoje dziecko wychowuje się w takiej rodzinie, w takiej atmosferze, to zobacz, jakby ono wyrośnie w takim samym środowisku i będzie to powielać. I to się dzieje na nieświadomym poziomie. Dlatego, moi drodzy, ja mam dla was dzisiaj i do 12 listopada, oprócz tego kursu, mam dla osób, które nie chcą całego kursu. Tam jest kilka godzin bite mięsa, czyli konkretnych rzeczy. Tam macie przykłady, macie dokładne strategie, macie rzeczy, macie wszystko, co ja pracuję z klientami, w jaki sposób. Macie bardzo dużo informacji i ćwiczeń na temat. I przede wszystkim są nagrania wideo. Natomiast dla osób, które nie chcą, po prostu bo nie mogą sobie na to pozwolić, ale chciałyby coś zmienić w swoim związku, dziś od dzisiaj do 12 jest, macie za 39 zł taki mini kurs właśnie na temat 12 rzeczy, które niszczą każdy związek, ale to jest nagranie wideo, ale do tego dostajecie takie potężne ćwiczenie, które jest psychologiczno-coachingowe, które ja robię ze swoimi klientami i robimy je na przykład przez całą godzinę. Więc a u mnie godzina kosztuje 170 zł, więc ty masz ją za 39 zł. Mimo, że sobie przesłuchasz wideo i dowiesz się pewnych rzeczy, to jeszcze zrobisz sobie ćwiczenie w domu i zobaczysz coś bardzo istotnego. A mianowicie, co w twoim życiu powieliłaś po swoich rodzicach? Czego nauczył cię świat? Jakie masz przekonania i uwarunkowania, które są w tobie i ty nawet o tym nie wiesz? I powielasz to dzisiaj w swoim związku, w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie. I tam dostaniesz też wskazówki, w jaki sposób pewne rzeczy zmieniać. Więc macie to za 39 zł. Link macie tutaj pod spodem. To jest szkolenie 12 błędów. Natomiast jeszcze drugie jest, zaraz o tym powiem, ale chciałabym powiedzieć, że raz jeszcze, że wchodzimy w związki z ludźmi, którzy są nieodpowiedni dla nas. I powiem wam historię, tak pokrótce, mojej klientki i wyślę wam screena w komentarzu, żebyście sobie przeczytali. Napisała do mnie, po ostatniej naszej rozmowie mieliśmy sesję online w czwartek i ja z nią się znam już jakieś 2 lata, może troszkę dłużej. Oczywiście pracowaliśmy z przerwami, ponieważ ona przyszła do mnie w momencie, kiedy była jakby zdołowana, miała takie stany depresyjne, ponieważ z takimi ludźmi też pracuję. I pięknie ona wyszła z tego, zaczęła zmieniać swoje życie, zaczęła zmieniać siebie i tak dalej. I potem miałyśmy jakąś tam dłuższą przerwę, potem wróciła, dlatego że chciała kogoś poznać. I słuchajcie, na rzeczy wartościowe warto poczekać, naprawdę warto poczekać, na osoby wartościowe warto poczekać. Kiedy ty wzrastasz, kiedy się rozwijasz, kiedy właśnie zmieniasz pewne rzeczy, wiesz już czego nie chcesz, czego chcesz, co było złe, jakich błędów nie popełniać, to ty kolejną relację, albo w ogóle kolejny jakikolwiek związek, czy to przyjaźń, czy to miłość, jakikolwiek, będziesz już robić w inny sposób. Dlatego, że ty wiesz, zobaczcie, rozwój to jest poszerzanie siebie. I z tą klientką, słuchajcie, ja bardzo często też z moimi klientami chodzę na randki, tak w cudzysłowie. To znaczy, że określamy pewne rzeczy, najpierw na przykład na portalach randkowych, jeżeli ta osoba szuka na portalu randkowym, i ona chodzi na randki. I potem na sesjach online rozmawiamy na ten temat. Tylko zanim dana osoba pójdzie na te randki, ma już określone pewne rzeczy i pewne ćwiczenia, które zrobiliśmy, żeby ona wiedziała, kogo ona chce, a kogo nie chce. Dlatego, że jej poprzednie relacje skończyły się bardzo źle i nie chce tego więcej powtórzyć. I to jest, słuchajcie, cały klucz do tego. Jeżeli ty dzisiaj jesteś w miejscu, w którym byłeś albo byłaś w bardzo złych relacjach, toksycznych, które kończyły się po prostu zawodem serca, nie wiem, zdradą, odejściem, szukaniem i tak dalej, to warto przeanalizować pewne rzeczy. Wtedy nie będziesz robić i nie będziesz popełniać błędów. Po drugie wzrośniesz. Po trzecie zobaczysz, kogo ty chcesz dzisiaj w swoim życiu, a czego więcej nigdy nie chcesz. I jeżeli ty określisz te pewne rzeczy, to włączy ci się czerwona lampka taka, kiedy poznasz kogoś i zobaczysz, aha, Nie, tego nie, tego ja nie chcę. Nie, to okej, okay, to ja jakby od prostu w ogóle w to nie wchodzę.
Dlatego, że jak ty wejdziesz w to, to prędzej czy później, jeżeli nie ta czerwona lampka się u ciebie nie włączy, to prędzej czy później znowu ucierpisz. Bo potem ludzie mówią, a ja czułam na początku, że coś jest nie tak, a ja czułam, że to. Ale ludzie brną dalej. Brną dalej w coś, co i tak jest bagnem. I teraz powiem, dokończę wam tę moją klientkę. Jest fantastyczna w ogóle. Więc chodziłyśmy na te randki razem. Razem, nie razem, tylko żeś potem opowiadała mi. I okazało się, że jeden z mężczyzn był tym mężczyzną. I teraz uwaga, ja byłam w całym procesie tego wszystkiego, ponieważ my raz na jakiś czas tam, jak ktoś kupuje u mnie pakiet, to najpierw pracujemy jakby dłużej, a potem czasami jest tak, że ktoś na przykład raz na 2 miesiące, raz na pół roku chce przejść, bo musi coś obgadać, więc jakby działamy też w taki sposób. No i moja klientka się zaręczyła z tym mężczyzną, którego wybrała, który jakby te wszystkie rzeczy, które ona chciała, jakby ma. Zaręczyła się, słuchajcie, to po pierwsze, po drugie budują dom, kończą już go, a po trzecie, teraz w czerwcu wyszła za mąż. I wysłała mi też zdjęcia, byli też na swojej podróży poślubnej, więc wysłała mi, ponieważ ja ze swoimi klientami, z którymi pracuję na sesjach, mam taki bliższy kontakt. I wysłała mi też bardzo piękne zdjęcia, gdzie była właśnie z nim w tej podróży. I napisała, Ania, nauczyłaś mnie radości życia, dziękuję ci bardzo. Ponieważ jakby jej droga od tego miejsca, gdzie ona przyszła do mnie taka smutna, sfrustrowana, ze stanami takimi lękowymi i tak dalej, poprzez to, jak jej życie się zmieniło, jest fantastyczne. I wyślę wam po skończonym live'ie wiadomości, to co ona mi napisała ostatnio, kiedy żeśmy rozmawiały, ponieważ rozmawialiśmy właśnie kilka dni temu i jest już mężatką. I jak pięknie ich małżeństwo wygląda. Tylko dlatego, i rozmawiałam z nimi obydwoje, bo spotkaliśmy się obydwoje też przez chwilę, i on powiedział, że ja musiałam tyle czekać, ponieważ on jest około 40, żeby spotkać ją, a ona mówi, a ja musiałam tyle czekać, żeby spotkać jego. Musieli przejść pewne rzeczy i zadałam im pytanie też, a czy gdybyście się spotkali na przykład 9 lat wcześniej, czy myślicie, że to by miało sens? Mówią, że nie, że byli wtedy w całkiem innym miejscu, byli innymi osobami. Musieli przejść drogę do miejsca, żeby się spotkać i wiedzieć, czego nie chcą już w życiu, ponieważ byli po przejściach i czego chcą. I to jest właśnie, słuchajcie, bardzo, bardzo istotne. Ok? Więc polecam wam bardzo serdecznie i dlatego przygotowałam to takie mini szkolenia. Oprócz, jeżeli ktoś kupi pakiet jakby tego całego kursu, jak zrozumieć kobietę i zbudować wartościowy związek, albo jak zrozumieć mężczyznę i zbudować wartościowy związek, ja najpierw w tych nagraniach, w tych lekcjach mówię o tym właśnie, kim musisz się stać, żeby zbudować dobry związek. To nie jest, że dzisiaj ty jakby zrozumiesz, co kobieta mówi, wykorzystasz to. Nie, bo ty spotkasz znowu na takim samym poziomie kobiety albo takich samych mężczyzn, ponieważ w tobie musi przejść przemiana. I dostaniesz tam pewne rzeczy, które należy zrobić. Ale są osoby też, które jakby nie chcą tego, ponieważ bo nie mogą sobie to pozwolić, bo to kosztuje 197 zł. Dlatego mam takie mini dla was kursy. Po pierwsze ten jeden, gdzie właśnie te 12 najgorszych błędów, które są popełniane, plus to ćwiczenie psychologiczno-coachingowe, które pokaże wam te uwarunkowania i stare schematy, które wy macie z dzieciństwa, które powielacie jakby, cały czas powielacie je, więc będziecie mogli to wyeliminować. I to jest bardzo fajne, naprawdę. To jest niesamowicie bardzo istotne, kiedy sobie zrobicie chociaż takie ćwiczenie, dowiecie się tych błędów, nie będziecie już ich popełniać, albo będziecie przynajmniej się starali. Ale drugi jest taki pakiet, gdzie są trzy nagrania i nie znajdziecie tego u mnie nigdzie na sklepie, ponieważ tego nie ma na sklepie. Jakby to nie jest dostępne i nie wiem, czy w ogóle będzie dostępne, ponieważ jest to dostępne tylko w tych pakietach dla kobiet i dla mężczyzn, w tych kursach. I teraz, w tym pakiecie za 79 zł są trzy nagrania i trzy ćwiczenia. Po pierwsze jest też te 12 najgorszych błędów, które są popełniane razem z ćwiczeniem. Po drugie, w ogóle jest ten pakiet jest dla osób, które nie są w związku, czyli są dla osób, które chcą zbudować wartościowy związek. I to jest takie mini szkolenie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tam dowiesz się, jakie błędy były popełniane. Uwaga, kogo ty chcesz w swoim życiu? Ty zrobisz sobie takie ćwiczenie, bo to jest kolejne wideo, czyli jaką osobę chcesz mieć przy swoim boku?
dostaniesz ćwiczenie też psychologiczno-coachingowe, które pokaże Tobie, kogo Ty nie chcesz więcej w swoim życiu, kogo Ty chcesz, jaka to ma być osoba, jak ma wyglądać w ogóle Twoja relacja. I powiem Wam, że ja z moimi klientami robię takie ćwiczenie przez godzinę, to już mówiłam. Więc jakby Ty masz to jakby dodatkowo w tym pakiecie za 79 zł. To jest drugie. A trzecie też, co dostajecie za te 79 zł, to jest jak poznać wartościową kobietę albo wartościowego mężczyznę na portalach randkowych. I słuchajcie, w niedzielę o 20:30 jutro ja będę robiła też live'a tutaj właśnie na ten temat. Jak poznać wartościową osobę na portalu randkowym, bo dobrze wiemy i sama obejrzałam też film na temat tego Tindera, tego oszusta z Tindera i tak dalej. I mam klientki, które, albo klientów też, którzy mieli różne przejścia. Ja sama Wam opowiem bardzo śmieszne rzeczy i powiem też, jakie błędy popełniają, i tam właśnie mówię też, jakie błędy popełniają mężczyźni, jakie błędy popełniają kobiety w tym, jak poznają się nawzajem. Bo słuchajcie, to, jakie cyrki się dzieją na tym, to jest niesamowite, ale opowiem Wam też, i ja tam w kursie bardzo dużo mówię takich... Nie mogę powiedzieć tutaj na wizji dużo rzeczy, więc jakby zawsze to jest zapakowane w coś innego, więc czasami się pośmiejecie, czasami powiecie, kurde, no rzeczywiście. I to jest chyba taki wisienki są na torcie. Natomiast w niedzielę, jutro opowiem Wam trochę na ten temat, będę chciała właśnie troszeczkę zgłębić ten temat i powiedzieć Wam, ponieważ jeżeli Ty chcesz poznać kogoś wartościowego, to po pierwsze musisz wiedzieć, kto to ma być. Odpowiednio trzeba ustawić pewne rzeczy. Napisać też odpowiednio, żeby przyciągnąć odpowiednie osoby. A bardzo dużo ludzi nie ma pojęcia o tym. I dlatego potem spotykają kogoś, zaczynają się spotykać. Po 3 miesiącach po prostu jest klapa i na nowo, i na nowo. I niektórzy są latami na różnych portalach i po prostu cały czas kręcą się w kółko. Cały czas. I tam w tym pakiecie dostajesz właśnie również to. Więc to jest nagranie wideo. Które sobie przeanalizujesz i masz do tego dostęp. Dobrze, moi drodzy. Bardzo ważna też jest kwestia i chciałam to na końcu powiedzieć. Jeżeli chcesz zbudować wartościowy związek, to musisz poświęcić na to czas i musisz poświęcić na to swoją uwagę. I pytanie do Ciebie ostatnio też zadałam to na live i będę to za każdym razem pytać. Jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym jesteś i pracujesz, gdzie pracujesz, załóżmy, nie wiem, pracujesz w korporacji na jakimś stanowisku, to ile lat musiałaś albo musiałeś się uczyć, żeby dojść do tego miejsca? Chodzi mi o samą szkołę. I czasami ktoś mówi na przykład, że nie wiem, 17 lat, inni mówią, że 20, inni, że nie wiem, 18, tak? Czyli 18 lat od podstawówki różnych szkół, żeby dzisiaj na przykład pracowali w korporacji albo w jakiejś firmie, albo mieli swoją działalność, albo nie wiem, żeby osoba była pielęgniarką albo fizjoterapeutą, żeby zarabiać określone pieniądze. I robią to przez tyle lat, żeby dzisiaj być w tym miejscu. Natomiast pytanie, i ostatnio właśnie zadałam też mojej klientce, to już mówiłam, ile lat uczyłeś się albo uczyłaś na temat dobrych relacji? Na temat jak budować wartościowy związek, bo ja się nie uczyłam tego. Nie wiem, czy wy się w ogóle uczyliście. Uczyliście się? Uczyliście się, czy nie? Bo u mnie w szkole nie było czegoś takiego. I ja musiałam to wyczytać z książek. Musiałam dostać baty. Co więcej, potem sama wydawałam na różne szkolenia i treningi, żeby dowiedzieć się pewnych rzeczy. I dzisiaj przekładam to wszystko w swoje życie i w życie moich klientów. Okej, kochani. Dobrze, pogadałam sobie trochę z Wami. Bardzo się cieszę. Jesteście tacy małomówni w ogóle. Ja nie lubię tak sama do siebie gadać. Możecie coś powiedzieć, no cześć, przywitaj się, cześć. W ogóle będę się z Wami tak, żebyście coś mówili. Dziękuję, super live, dziękuję. O, góral z gór, proszę bardzo. Elegancko, proszę. Tak, dziękuję bardzo. Jakby umiecie w ogóle... O, Monika, bardzo dziękuję za serduszko. No, jakby bądźmy tacy, wiecie, jakby mili też. A jak nie chcesz nic napisać, to daj serduszko, albo wyślij chociaż serduszko, cokolwiek. Jest? Pamiętajcie, raz jeszcze, wybór osoby,
która będzie przy Twoim boku, męża, żony, jest wyborem na całe życie. I warto, żeby to była osoba, która jest wspaniała, która ma podobne wartości do Ciebie, która podobnie widzi życie, która z którą się rozumiesz, którą masz o czym rozmawiać. I ludzie są w takich związkach i oni w ogóle nie gadają ze sobą. Straszne to jest, naprawdę to jest straszne. Bardzo, bardzo przykre. Okej. Jutro Wam powiem o butach, taką fajnej historii na temat butów. Tak, bo to jest, myślę, że warto, żeby o tym porozmawiać. Dobrze, kochani. Więc zapraszam Was, macie linki wszystkie pod spodem. Jeżeli macie też jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. Co jeśli facet nie docenia kobiety? Jest zimny i nie okazuje uczuć. Przestał. Czy da się to wypracować? Moniko, a pytanie jest, czy Wy jesteście małżeństwem? Bo jeżeli tak, to ja zawsze mówię, małżeństwo warto walczyć. Warto. I zawsze. I oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli jest to ktoś, z kim jesteś po prostu, to znaczy, że to nie jest osoba dla Ciebie. Po prostu nie jest osoba dla Ciebie. Bo jeżeli ty jesteś ciepłą kobietą i w ogóle, to nie będziesz szczęśliwa z tym człowiekiem. Aha, nie chodzi o Ciebie, ale tak. Mhm. Czyli są małżeństwem. Więc muszą popracować nad tym. Ale to nie jedna strona musi chcieć. Muszą obydwoje chcieć. I przychodzą do małżeństwa też. Najpierw na przykład przychodzi kobieta i ona chce zmiany. I zaczynamy pracować. Potem mąż widzi tą zmianę, bo ona się zaczyna zmieniać. Więc ona trochę delikatnie go przeprowadza też. I oni bardzo często są takie tacy są oporni, ale potem jak przychodzą, to bardzo dużo w nich się zadziewa dobrych rzeczy. I mam małżeństwa, które uratowałam, które są w ogóle w innym miejscu. W ogóle jestem, słuchajcie, taką jak to się, swatką też taką. Poswatałam trochę małżeństw. Więc tak, jeżeli zawsze o małżeństwo należy walczyć, tak? Tylko muszą obydwoje chcieć, ale jeżeli kobieta chce zawalczyć, to niech ona najpierw zacznie pracować nad sobą, bo ona nie zmieni swojego męża. I to, że będzie mu mówiła, że on jest zimny, że on jest taki, że on taki, to ona tylko marudzi. Nic to nie zmieni. Nic nie zmieni to w ich związku. I jeszcze bardziej pogarsza to, co mówiłam na początku, czyli to jakby takie tłamszenie drugiego człowieka, tak? Taka krytyka i tak dalej, to nic nie zmieni. Pamiętajcie, że miłością można o wiele więcej zdziałać i niż po prostu złym słowem. I taką pogardą, wygadywaniem cichymi dniami, tak? Ale to zaczyna się zawsze od jednej osoby. Ja nie mogę zmienić drugiego człowieka, ale mogę zmienić siebie. I jeżeli ja się zmieniam i mogę wpłynąć wtedy na drugiego człowieka, słuchajcie, to się dzieje potem na duchowym poziomie. To już to wchodzi wyżej. Po drugie, jeżeli Bóg jest też w tym, pamiętajcie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jak sobie przeczytacie moją książkę, podlinkuję Wam tu też, jak uleczyć zranione serce. Zobaczycie historię ludzi, gdzie Bóg po prostu, ludzie pozdradzali się, odeszli po prostu od siebie i na nowo po prostu ich małżeństwo wzniosło w ogóle w całkiem inne miejsce. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. O małżeństwo się dba, o każdy związek się dba, to się rozpala. I w tym kursie ja pokazuję pewne rzeczy, jak rozpalać w ogóle małżeństwo, co mówić do mężczyzny, w jaki sposób, jak flirtować w ogóle z drugim człowiekiem. I my o tym zapominamy właśnie w codziennych jakby takich natłoku spraw, ale to jest bardzo istotne. Pamiętajcie, że wszystko, co jest na świecie i co zostało zbudowane zostało z małych rzeczy. Jak masz wielki budynek, to zobacz, najpierw były fundamenty, więc zawsze jest ten fundament, co jest jej wartością, co jest jego wartością, czego oni chcą, to trzeba sobie usiąść i zadać pytanie, bo może rzeczywiście jakby w ogóle jakby tego małżeństwa już nie ma. I on na przykład, on nie chce. Odpowiednie pytania też, które należy sobie zadać dla niej, dla niego. To jest bardzo, bardzo istotne. Ale być z kimś nieszczęśliwy przez całe życie, tylko dlatego, że są dzieci, to zobaczcie, jakby bardzo ważna sprawa. Ja na przykład też dlatego odeszłam. Dlatego, że ja nie chciałam, żeby mój syn widział nieszczęśliwych rodziców. Ponieważ nie chciałam zostać tylko dlatego w związku małżeńskim, że jest dziecko.
ponieważ on by nic dobrego nie widział, widziałby same złe rzeczy, ponieważ ja widziałam w swoim życiu, w dzieciństwie bardzo, bardzo złe rzeczy, bardzo, okrutnie bardzo złe rzeczy w relacji i dlatego ja tego nigdy nie chciałam, ale niestety zaczęło się to powielać, więc ja ucięłam to po prostu w odpowiednim momencie, chociaż ja walczyłam 2,5 roku o związek. I kiedy jakby to nie dochodziło do skutku, to po prostu ja odeszłam. I mój syn nie pamięta rzeczy jakichś takich złych, bo ja wolałam, żeby on widział rodziców osobno, ale szczęśliwych, niż razem nieszczęśliwych. Ponieważ zobaczcie, jeżeli dziecko wychowuje się w rodzinie, gdzie są cały czas awantury, gdzie są ciche dni, nie ma szacunku, nie ma miłości, nie ma przyjaźni, nie ma nic, to jaki obraz ty dzisiaj serwujesz swoim dzieciom? Przecież to jest błędne koło, to się nazywa błędne koło w psychologii. Dziecko wychodzi z takiego domu i na nieświadomym poziomie powiela to samo. Przecież ja pracuję z ludźmi, to ja wiem, jak przychodzą do mnie i jak wracamy do przeszłości, rozmawiamy o pewnych rzeczach, to wychodzi, dlaczego ta osoba jest z tą osobą dzisiaj. To wszystko piękne, to są takie klocuszki. Ale kiedy ty zrobisz to dzisiaj, dasz sobie przestrzeń na to, żeby się rozwinąć, żeby zobaczyć pewne rzeczy, to nagle mówisz, wow, to wzięło się stąd, to wzięło się, ja tego nie chcę więcej. Ja dobra, ja chcę popracować, ja chcę to zmienić. I zaczyna się w ogóle wszystko całkiem inaczej. Tyle ludzi jest nieszczęśliwa tylko dlatego, że jakby powielają cały czas ten schemat po prostu, który był w ich domu. Albo od mamy, albo od taty, albo od brata, albo od cioci. I jakby to zawsze jest skądś. Za samo się nie bierze po prostu. Ja musiałam bardzo dużo przepracować w sobie. Zobaczcie, ja widziałam bardzo zły obraz rodziny. Więc ja zawsze szukałam czegoś innego. Ale nieświadomie pewne rzeczy powielałam. Dopóki powiedziałam już nie. Stop. Okej? Okay? Więc pamiętajmy, że zawsze warto walczyć, ale to dwie osoby muszą chcieć. I jeżeli kobietka, ta, co pytałaś mnie, ona chce zawalczyć o to, to niech po prostu zacznie coś robić. Ale zacznie od siebie, nie od niego, bo nie możesz powiedzieć, zmień się, ty coś zrób, ty coś zrób. Nie. Jak ty zaczynasz się zmieniać, to dzieje się na poziomie energii, na poziomie duchowym. I jeszcze jak wchodzi do tego Bóg, to Bóg, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W ogóle wszystko się odwraca. Ale jeżeli tam nie ma już nic, i po prostu są pewne rzeczy, gdzie jakby nie przeskoczymy, albo ktoś nie chce, no po prostu są osoby, które nie chcą. Więc pamiętajcie, że proszę, Moniczko, tak, powiedz tej osobie, no, bo to jest bardzo istotne. I najważniejsze, żeby też wiedzieć, w jaki sposób mówić do drugiego człowieka. Tak? Jeżeli jest mężczyzną, mężczyźni się właśnie zamykają, są zimni, ale pytanie, z czego to wynika, że on jest zimny? Zobacz. Jak on był wychowywany? Może on nie zna, nikt do niego nie mówił ciepło i w ogóle był, wiesz, albo zadziały się pewne rzeczy, o których on nie chce powiedzieć, ale kiedy kobieta ma w sobie ciepło i zaczyna odpowiednio mówić do niego, zaczyna pewne rzeczy robić, to mężczyzna się otwiera. Ponieważ jak my tracimy czasami zaufanie do drugiego człowieka, to się zamykamy właśnie, albo kiedy jest krytyka, to człowiek się odsuwa. I dzieje się to, my to robimy, wiecie, tak, o, nieświadomie. I pamiętaj, że z twoich ust wychodzi błogosławieństwo albo przekleństwo. Albo błogosławisz kogoś, czyli dajesz, życzysz jak najlepiej, dajesz dobro, albo przeklinasz kogoś. Jesteś debil, jesteś głupi, jesteś leniem. Jakby programujesz już drugiego człowieka. Potem przychodzą do mnie kobiety, które były tłamszone na przykład ileś lat przez swoich mężczyzn i one muszą odbudować swoją wiarę w siebie. Mam kurs w ogóle, jak chcecie. Jak uwierzyć w siebie. Jest na stronie ludziesukcesu.com. Polecam wam. Żeby na nowo odbudować siebie. Ja sama musiałam się odbudować po tym wszystkim. To był proces. Ale dzisiaj wiem, jak to zrobić bardzo szybko. Można to zrobić i wejść, jeżeli się zastosuje te techniki, o czym mówię. Bo tak pracuję z moimi ludźmi. Najpierw jest fundament i potem malutkie. Zobaczcie, miałam właśnie to dokończyć. Jeżeli widzimy jakiś piękny budynek dzisiaj, na przykład Pałac Kultury, tak, w Warszawie, to zobaczcie, tam najpierw był fundament, czyli musieli wygrzebać tą ziemię, zrobić tak dużo, żeby on się trzymał na czymś. I jeżeli małżeństwo jest budowane na skalę, czyli na wartościach, na określonych zasadach. Wy z góry ustalacie pewne rzeczy, tak? Albo jak spotykasz kogoś, to ty już wiesz, co chcesz, czego nie chcesz, więc nie będziesz szła w coś, co jest zbudowane na piasku. Więc jeżeli to jest wartościowe i ma określone właśnie swoje zasady, wartości, to jest zbudowane na skalę i przyjdzie wichura, właśnie przyjdą trudne dni i przyjdzie, wiecie, życie codzienne i to nie zostanie zwalone. Ponieważ jest wybudowane na skalę. Ale większość ludzi buduje swoje małżeństwa na piasku, albo na piasku, albo na żwirze. Tak? Swoje relacje. O, dobra, fajnie, ktoś jest, tu się pobawimy, tu pójdziemy, o, super, fajnie, okej. Nie ma tam nic, wartości.
I potem, a ty nie jesteś taka, a ty nie jesteś taki, jak chciałam, żeby była, a ty robisz to, a ty robisz tamto. Ale widziałaś to wcześniej, że on to robi. To po co szłaś jakby dalej? No ale myślałam, że on się zmieni. Nie, on się nie zmieni. On się po prostu nie zmieni. Ona też się nie zmieni. Chyba, że może to trwać lata. Ale pytanie jest, czy ty jesteś gotowa na to, żeby 20 lat żyć nieszczęśliwie? Bo może on to zmienia, może nie. Jest tyle cudownych osób na świecie, że ja zawsze mówię tak, każdy garnek ma swoją przykrywkę. Jeżeli ktoś nie jest dla ciebie, to nie idź w to. Jeżeli czujesz, że jakby są rzeczy i nie zaakceptujesz tego, to nie idź w to po prostu. I zobaczcie, im bardziej my się rozwijamy, dzisiaj jesteś tu, ale jak się rozwijasz, właśnie zadasz sobie odpowiednie pytania, przejdziesz tą przeszłość swoją, czyli się rozwijasz, idziesz do góry. I wtedy spotykasz ludzi z tego poziomu, bo to są też ludzie, którzy się rozwijają, którzy myślą inaczej, którzy przeszli trudne relacje, którzy chcą czegoś innego i spotykasz innych ludzi. Jest ich mniej, bo oni są bardziej wartościowi. Tak jak z ciuchami, jak podam przykład, tak? Kup sobie spodnie z Pepco i kup sobie, nie wiem, spodnie na przykład, no załóżmy Louis Vuitton, albo no dobra, Guessa na przykład. To zobaczysz tą jakość i zobaczysz cenę tego i wartość. To już jest inny poziom. Pamiętajmy, masz jedno życie. Jeżeli twoje małżeństwo będzie osadzone na pięknych wartościach, które macie wspólne cele, macie wartości, które pielęgnujecie, czego chcecie, takich rzeczy, to wy będziecie o to dbać, tak jak moja klientka. Ona mówi, Ania, ja musiałam tyle czekać, prawie 40 lat, żeby poznać jego. Ale mówi, ja nie zamieniłabym tego na nic innego. A ja mówię do nich, właśnie jak rozmawialiśmy, mówię, słuchajcie, ale teraz kolejne 40 lat będziecie mieli, zobaczcie, jakby w całkiem innej odsłonie. Oni mówią, no. I to jest najpiękniejsze. Pamiętaj, na to, co wartościowe, warto poczekać. Na to, co piękne, warto poczekać. I to, co piękne, rodzi się bardzo często z bólu, z niepowodzeń, z porażek. Tak? Sami wiecie, jeżeli przeszliście jakąś porażkę, jakiś ból, rozstania, to wiecie, że to się rodzi, bo wtedy wzrastamy, ale jak nie wyciągniesz wniosku z tej przeszłości, z tego, co było, to wejdziesz w to samo i powielisz to. Jest taki fragment w Biblii, bardzo go lubię i często powtarzam, że głupiec jak pies do wymiocin wraca. Jeżeli jesteś głupim człowiekiem, to nigdy nie zbudujesz niczego dobrego, bo ty jakby nie przeanalizowałeś tego, co było wcześniej. Czyli nie wzrastasz. Tylko siedzisz po prostu cały czas tutaj i co zjesz, to wymiotujesz i potem to z powrotem jesz. Tak? Głupiec jak pies do wymiotu wraca. On nie uczy się na błędach. Nie patrzy, dlaczego tak wyszło. Co zrobiłam źle? Co mogę poprawić? Co mogę zmienić? Czego ja chcę? Czego nie chcę? I to wszystko macie w kursie, tym takim głównym, jak zrozumieć kobietę, jak zrozumieć mężczyznę i zbudować wartościowy związek, albo w tych mini kursach, które macie teraz za 39 zł i za 79 zł. Naprawdę skorzystajcie sobie. Jak to zrobicie, będziecie mieli ogrom, wam się tak poszerzy. A jak chcecie popracować, to zapraszam was na konsultacje. Tam się fajne rzeczy dzieją, moi klienci wiedzą. Kochani, ściskam was bardzo. Jutro o 20:30. Jeden, ile się nagadałam, prawie. Tyle, ja się sunę. Jutro o 20:30 kolejny live. I pamiętajcie, został jeszcze tydzień. Do niedzieli, za tydzień jest promocja tego kursu i tych mini kursów też. Więc potem tego to nie będzie dostępne, więc możecie skorzystać. Witam Pani Aniu. Kamil. Witaj Kamilu, to wszystko prawda. Dziękuję bardzo, witaj Ewelinko. Cieszę się, dziękuję Wam. Do zobaczenia jutro. Dobrego czasu.